Cześć, dzień dobry. Nazywam się Józef Kącki i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Leaders Island z warsztatu lidera. W tym programie razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak być lepszym liderem dla swoich współpracowników. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje umiejętności, zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo serdecznie w 45. odcinku podcastu Leaders Island z warsztatu lidera. To pierwszy odcinek po przerwie wakacyjnej, choć w tym roku wypoczynek i okres wakacyjny ze względu na pandemię był zapewne nieco inny, to z drugiej strony myślę, że dla większości z nas wrzesień jest pewnym miesiącem przejścia do innego trybu działania. Dlatego na pierwszy odcinek po tym okresie wakacyjnym wybrałem temat szczęścia, a dokładnie mówiąc szczęścia w pracy, czyli podejścia, które w terminologii angielskiej jest określane jako happiness at work. Dzisiaj z moim gościem będziemy rozmawiać o tym, czym jest właśnie happiness at work, jakie naukowe podstawy ma ta filozofia i to podejście, jak w praktyce można wdrożyć takie nastawienie w miejscu pracy i co może zrobić na przykład lider swojego zespołu, aby taki stan osiągnąć, oraz zmierzymy się też z brutalnym pytaniem, po co to wszystko. A całość dzisiejszej dyskusji odniesiemy bardzo, bardzo konkretnie do tego, jak całe to podejście zostało zaimplementowane w jednej z krakowskich firm. No właśnie, panie i panowie, zapraszam zatem na rozmowę z moim gościem, którym jest praktyk Happiness at Work. Moim gościem jest Piotr Lorenz, HR Lead and Chief Happiness Officer w firmie Xidens. Dzień dobry, cześć Piotr, co dobrego u ciebie słychać? Dzień dobry Józef, witam Ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy. Bardzo cieszę się, może od tego zacznę, bardzo cieszę się i jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj być tutaj z Tobą i trochę poopowiadać o takim elemencie mojej pracy, który jest bardzo dla mnie istotny i w kontekście rozwoju również naszej organizacji. Co dobrego, skończyły się wakacje, nie wiem czy to dobra wiadomość czy nie, wracamy do standardowego trybu funkcjonowania szkolno-przedszkolno-zawodowego. Również z zawodowego punktu widzenia mnóstwo się dzieje u nas w Xidens takich rzeczy ciekawych na poziomie gdzieś tam globalnym, również po części związanych z tematem happiness at work, o którym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać, także chyba należy uznać, że same dobre rzeczy. I oczywiście poniedziałek. Dobrze, to w takim razie idźmy w kierunku szczęścia, jakkolwiek to zabrzmi. I zanim przejdziemy do tej przestrzeni czysto zawodowej, to chciałbym, żebyśmy zaczęli definiować to pojęcie, ten wyraz szczęście. Może na początku w takim ujęciu bardzo globalnym i potem sprowadzimy go właśnie do poziomu zawodowego. Jeśli popatrzymy na słownik języka polskiego, Państwowego Wydawnictwa Naukowego, no to znajdziemy takie trzy definicje określające wyraz szczęście. Pierwsza to, iż jest to powodzenie w jakichś przedsięwzięciach, sytuacjach życiowych i tym podobnych. Druga definicja to, że szczęście to uczucie zadowolenia, radości, też to wszystko, co wywołuje ten stan. No i trzecia definicja to jest zbieg pomyślnych okoliczności. Tyle na temat szczęścia mówi nam Państwowe Wydawnictwo Naukowe. A co ty powiesz, Piotr, właśnie na takie pytanie, czym jest w ogóle szczęście w tej globalnej perspektywie? Ja nie wiem, czy tutaj w jakąkolwiek dyskusję z Państwowym Wydawnictwem Naukowym chciałbym wchodzić. Myślę, że to jest bardzo dobre określenie tego, czym szczęście jest. Tych definicji szczęścia jest pewnie sporo. Natomiast myślę, że te trzy, które przytoczyłeś, elementy mocno wyczerpują temat. W kontekście, to co myślę warte podkreślenia, w takim kontekście globalnym ten temat szczęścia jest takim tematem,
tematem niezwykle uniwersalnym. To znaczy, to jest temat, który pojawia się w dyskusjach filozofów, ekonomistów, socjologów od wieków w zasadzie, filozofów, więc temat niezwykle uniwersalny. On coraz mocniej gdzieś tam w ostatnich latach wkracza na salony i coraz mocniej jest widoczny, czy to przez pryzmat różnego rodzaju organizacji, które zajmują się tym tematem. Mamy organizacje międzynarodowe zrzeszające naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami, którzy o szczęściu dyskutują, robią różnego rodzaju rankingi jakości życia w różnych krajach. Mamy instytucje naukowe, które w całości poświęcają się tematowi szczęścia, jak chociażby Greater Good Uniwersytetu Berkeley'a, więc coraz więcej o tym mówimy, w coraz większej ilości różnego rodzaju perspektyw. Mamy również kraje, które zamiast mierzyć produkt krajowy brutto, mierzą poziom szczęścia swoich mieszkańców jako taki wymierny wskaźnik tego, jak sobie radzimy, więc bardzo wiele ciekawych tematów. No i troszeczkę jest też tak, że ten temat szczęścia wkracza również na salony związane z pracą, z życiem zawodowym i w związku z tym mamy bardzo ciekawy nowy trend, który właśnie nazywa się po angielsku Happiness at Work, po polsku de facto mówimy o szczęściu gdzieś tam w miejscu pracy, czy budowaniu szczęśliwych organizacji i tym trendem troszeczkę w ostatnim czasie mam przyjemność się zajmować. To zanim za chwilę dojdziemy do tego momentu, w którym pochylimy się już nad konkretnie tym pojęciem właśnie szczęściem w pracy, to wracając jeszcze do tej definicji PWN-u, ja mam takie głębokie przekonanie, na które chciałem zwrócić uwagę, na różnicę pomiędzy dwoma definicjami, które powiedziałem. Zaczynając od końca, trzecia definicja PWN to jest szczęście jako zbieg pomyślnych okoliczności. I ja, mówiąc szczerze, nie chciałbym tak myśleć o szczęściu, szczególnie także w tym kontekście rozmowy, którą dzisiaj prowadzimy, dlatego że ta definicja zbieg pomyślnych okoliczności to brzmi jak wygrana w totolotka, to znaczy z niewiadomych przyczyn dzisiaj czuję się szczęśliwy, jutro mogę czuć się nieszczęśliwym. Bardziej liczę na to, Piotr, że za happiness at work kryje się sprawczość, którą widzę właśnie w tej drugiej definicji, że to jest uczucie zadowolenia, radości, ale też to wszystko, co wywołuje ten stan, no bo to mnie interesuje, co wywołuje ten stan i na ile my możemy, czy w ogóle możemy, a myślę, że możemy, jako ludzie, którzy organizują pracę innych ludzi, właśnie wpływać na ten stan po to, żeby to nie był zbieg pomyślnych okoliczności. To tak, odwołując się do trochę definicji i w tym kontekście osadźmy kolejne pytanie, które mam dla ciebie, to czym jest ten magiczny happiness at work? Happiness at work jest taką nową dziedziną, nowym trendem, który pojawia się w życiu wielu organizacji, który po części jest wynikiem takiego jakby zmiany myślenia o tym, co to szczęście powoduje. Przez jakby wiele lat w życiu zawodowym funkcjonowało takie przeświadczenie, że w momencie, kiedy osiągnę sukces zawodowy, w momencie, kiedy będę zarabiał mnóstwo pieniędzy, w momencie, kiedy dojdę na sam szczyt drabiny zawodowej, będę szczęśliwy. A tymczasem ostatnie badania z dziedziny psychologii pozytywnej, ostatnie badania związane z neuronauką pokazują jasno, że jest dokładnie na odwrót, to znaczy w momencie, kiedy osiągnę szczęście, mam zdecydowanie większą szansę na to, żeby osiągnąć sukces zawodowy, żeby gdzieś tam piąć się dalej i wyżej w szczeblach swojej kariery, więc to jest takie troszeczkę odwrócenie tego myślenia o tym, gdzie szczęście w środowisku zawodowym ma swoje miejsce. To, co myślę ważne i istotne, to jest trend, który bardzo mocno opiera się na ostatnich zdobyczach nauki.
bo to nie jest taki kolejny tak zwany fluffy concept, w którym nie do końca wiadomo, o co chodzi. Tutaj u podstaw mamy wieloletnie badania z dziedziny psychologii pozytywnej, mamy badania z dziedziny neuronauki. I one tak na dobrą sprawę dają nam troszeczkę takiej po podstaw naukowych i informacji, w jaki sposób programować organizacje, w jaki sposób budować organizacje, żeby one były szczęśliwymi miejscami pracy. I temu de facto poświęcony jest ten trend. To jest pewnie jakby bardzo taka pobieżna definicja tematu happiness at work i szczęścia w pracy, natomiast myślę, że na dobry początek naszej rozmowy jest ona wystarczająca. Dobrze, to w takim razie wróćmy do tego jeszcze takiego powszechnego zwrócenia uwagi na temat szczęścia i zadam ci takie pytanie, dlaczego w ostatnim czasie robi się coraz głośniej właśnie o tym aspekcie, o tym wymiarze pracy, o szczęściu? Czy nawiązałeś do fluffy concept, czy to nie jest tak, że mając już pełne brzuszki dobrego jedzenia, świetnego śniadania, które czasem nawet pracodawca nam zapewnia, wypiliśmy już dwie dobre kawy z świetnego ekspresu, oczywiście z jednym z sześciu do wyboru mlek, które mamy, bo jedno jest niemożliwe, krótko mówiąc. Więc wyczerpaliśmy już szereg benefitów, które pracodawcy dzisiaj oferują. No i zaczynamy rozmawiać jeszcze o szczęściu. To czy to już wiesz, czy tego szczęścia nie jest za dużo? No, dlaczego w tym takim XXI wieku, bardzo rozwiniętym rynku pracy i niesamowitym wsparciu ze strony pracodawców do pracowników pojawia się temat szczęścia? Tematu szczęścia nigdy za wiele, to po pierwsze, tak sobie myślę, to taka moja prywatna uwaga. Po drugie, rozmawiamy o temacie szczęścia coraz bardziej, dlatego głównie, że temat szczęścia w pracy niejako nie jest związany z tematem benefitów, o których wspominasz. To jest jedna z takich głównych mitów dotyczących tematu szczęścia w pracy. Jakby często temat szczęścia w pracy jest mylony z satysfakcją i to są jakby dwie zupełnie różne rzeczy. Myśląc o szczęściu w pracy, mamy na myśli pewne uczucia, którym darzymy nasze miejsce pracy albo to, w jaki sposób się czujemy, będąc w pracy. Jakby mówiąc o benefitach, to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście w ostatnich latach pracodawcy podejmują ogromny wysiłek, czy to finansowy, czy pozafinansowy, żeby zaspokoić te oczekiwania pracowników, dokładając kolejne benefity. Problem polega na tym, że te benefity kolejne, które pracodawcy dokładają, absolutnie nie powodują szczęścia. To znaczy, to jest takie jakby bardzo potoczne myślenie na temat tego, co te benefity robią. Jakby temat szczęścia i satysfakcji to są dwie różne rzeczy. One się ze sobą bardzo mocno łączą, bo trudno mówić o szczęściu, kiedy nie ma tej satysfakcji. Natomiast to, co powodują benefity, to jest pewien taki racjonalny proces myślowy, który uruchamiamy zazwyczaj gdzieś tam raz w roku, oceniając to, jak się czujemy w danym miejscu pracy. Zazwyczaj przy okazji jakichś engagement survey, czyli badań zadowolenia pracowników, które są organizowane przez wiele organizacji. I wtedy sobie siadamy i zastanawiamy się, czy ja jestem usatysfakcjonowany z mojego wynagrodzenia, czy lista kolejnych benefitów zaspokaja moje potrzeby, i to jest odpowiedź na pytanie o satysfakcję. Szczęście jest uczuciem, szczęście jest odczuciem, które się pojawia i które jakby którego źródła są zupełnie gdzie indziej niż benefity. To jest, tak jak mówiłem, Józef, pierwszy i główny pewnie mit, który towarzyszy tematowi szczęścia w pracy i w momencie, kiedy mówimy o temacie happiness at work, bardzo często ten argument się pojawia. On się bardzo często pojawiał ostatnio w momencie, kiedy znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji globalnej pandemii, bo wielokrotnie na
różnego rodzaju portalach widziałem dyskusje dotyczące tego, ok, gdzie teraz są specjaliści od tematu szczęścia, gdzie benefity kolejne i czemu już tak dużo o szczęściu nie mówimy w organizacji w sytuacji globalnej pandemii. Więc kilka takich dyskusji co najmniej miałem okazję zobaczyć i one rzeczywiście wynikają z takiego błędnego myślenia o tym, co te benefity powodują, a czego nie powodują. No bardzo dobrze, że to wypowiedziałeś, że benefity nie idą w parze ze szczęściem, to znaczy nie idą w parze. One oczywiście na pewno korelują się w jakiś sposób z pojęciem szczęścia i mają na niego wpływ, natomiast nie jest to taka jednostronna, bardzo bezpośrednia korelacja. Też myślę, że takim mitem jest uważanie, że szczęście to wprost po prostu inna definicja przyjemności zmysłowych, prawda? To znaczy takich chwilowych. Właśnie napiłem się świetnej tej przysłowiowej kawy, jestem szczęśliwy, ale zaraz muszę wracać do pracy, więc już nie będę szczęśliwy. No nie o taki aspekt szczęścia nam chodzi. I też wracając jeszcze do tego pytania, dlaczego teraz tak dużo mówi się o szczęściu, to chciałbym zwrócić uwagę, myślę, że się z tym zgodzisz, że przez wiele lat szczęście było, myślę, traktowane w pracy jako pewien produkt uboczny dobrych wyników w pracy, prawda? To znaczy, no dobrze, no świetnie, zamknęliśmy dobry rok, dobry kwartał, no to może jeszcze jesteśmy szczęśliwi, jeszcze to już w ogóle taka wisieneczka na torcie i pewnie do tego dojdziemy, że to, co się teraz dzieje, choćby w kontekście właśnie tych podstaw naukowych, to jest troszkę odwrócenie kolejności i zastanowienie się, że może jednak to jajko było przed kurą, prawda? To może dzięki szczęściu są dobre wyniki w pracy, albo mogą być, a nie dzięki dobrym wynikom w pracy możemy osiągnąć szczęście. Ale do tego dojdziemy jeszcze zapewne za chwilę przy kolejnych pytaniach. Ja bym chciał w tym momencie jeszcze uwypuklić dwa tematy, znaczy dwa obszary naukowe, które są fundamentem w ogóle podejścia do szczęścia, bo jak rozumiem, za tym nie stoi jakaś teoria wyssana z palca gdzieś tam na forum, tylko to są lata bardzo rzetelnych badań, w tym, jak rozumiem, psychologii pozytywnej. Gdybyś mógł dosłownie dwa zdania powiedzieć na ten temat oraz drugiego hasła, czyli neuronauka. Jasne. Rzeczywiście jakby u podstaw naukowych tego naszego trendu związanego z budowaniem szczęśliwych organizacji są takie dwa główne obszary. Jeden to jest psychologia pozytywna, czyli taki nurt psychologii, który de facto zaczął funkcjonować w szerszej świadomości około 20 kilku lat temu. On jest związany z osobą Martina Seligmana, jednego z takich najbardziej wpływowych obecnie przedstawicieli psychologii. Ten nurt psychologii pozytywnej, trochę w odróżnieniu do tego tradycyjnego nurtu psychologii, który zajmuje się głównie naprawianiem pewnymi słabościami, niedostatkami ludzkimi, nurt psychologii pozytywnej skupia się na badaniach dotyczących tego, co czyni człowieka szczęśliwym, co daje mu szczęście, co pozwala mu funkcjonować, co pozwala mu osiągać sukces. Więc te badania gdzieś tam rozwijają się szerzej i mocniej w perspektywie ostatnich 20 kilku lat i w związku z tym też to po części wyjaśnia, dlaczego w tym momencie dopiero zaczynamy mówić o tym szczęściu również w środowisku pracy. Drugim takim głównym obszarem i nurtem zainteresowania są wszelkiego rodzaju badania, które pochodzą z takiego mocno interdyscyplinarnego trendu, jakim jest neuronauka, czyli nauka o tym, w jaki sposób funkcjonuje ludzki umysł. I jakby te dwa obszary dostarczyły w ciągu ostatnich 20 lat mnóstwa różnego rodzaju informacji, bardzo rzetelnych, jak mówisz, naukowych informacji i badań, które pozwalają nam przekładać te informacje na grunt organizacyjny i w taki sposób budować organizacje, planować pewne działania,
żeby budować rzeczywiście szczęśliwe miejsca pracy. Więc te dwa obszary głównie gdzieś tam stoją u podstaw szczęścia w pracy i budowania szczęśliwych organizacji. Ja mam takie skojarzenie teraz w nawiązaniu do Twoich słów, że to troszkę podobnie jak nasza konstrukcja. Przeciętny człowiek raczej myśli w pierwszej kolejności o czarnych scenariuszach, w reakcji na jakieś wydarzenie, bo po prostu tak nasz mózg działa, a dopiero potem zastanawia się, że może to coś dobrego właściwie, że pada deszcz na przykład, w cudzysłowie. I tak patrząc na naukę, szczególnie na psychologię, to rzeczywiście mamy za sobą lata i to długie dekady szukania rozwiązań na pewne deficyty albo problemy psychologiczne, albo trudności, a dopiero od czasów Martina wspomnianego Seligmana, który był zresztą przewodniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów, to jest profesor z Uniwersytetu na Pensylwanii, psychologowie zaczęli się zastanawiać i poświęcać też energię na to, żeby badać te pozytywne aspekty, jak możemy po prostu wzmocnić od tej takiej pozytywnej strony swoje samopoczucie i osiągnąć właśnie to szczęście. No dobrze, to mamy podstawy naukowe, mamy podstawy teoretyczne, mamy pewien koncept, powiedzmy, quasi-filozoficzny, wychodząc od szczęścia, czym ono jest, to teraz sprowadźmy je do parteru, w sensie do takiej zdrowej rzeczywistości. W 41. odcinku naszego podcastu gościem był Marek Kaszczyc, który jest VP Excedence i jednocześnie jest szefem polskiego oddziału. To była dla mnie bardzo ciekawa rozmowa, dlatego że no, jesteście z jednej strony firmą określaną jako BPO, czyli taką należącą do sektora usług dla biznesu. Takie miejsca nie zawsze kojarzą się dobrze, a na pewno nie kojarzą się jako miejsca, które są oparte o filozofię, którą jak z tej rozmowy z Markiem wyniosłem, macie u siebie, czyli takiego mocnego przekonania, że po prostu ludzie sami z siebie potrafią się zaangażować też w różne zadania w momencie, kiedy czują się dobrze w firmie i ten aspekt właśnie jest taki bardzo przyczynowo-skutkowy, właściwie działający w obie strony. Więc teraz przechodząc już do tego, co u was się dzieje, to Piotr, na swoim przykładzie powiedz proszę, na czym polega rola człowieka, który ma podpis w stopce happiness manager. To znaczy, jak dużo ty tych kaw jesteś w stanie zrobić dziennie? Co dosypujesz tym ludziom do tej kawy? Czy musisz ich, nie wiem, wachlować przy biurkach? No bo tak sobie wyobrażam, że no i mamy, no w ogóle to jest super, mamy gościa od zadowalania, prawda? Mam przycisk, potrzebuję szczęścia trochę jak przy łóżku szpitalnym albo w samolocie, no i podbiega Piotr i co ty wtedy robisz? Myślę, Józef, że tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, biorąc pod uwagę, że rola czy też funkcja happiness managera, jakkolwiek tego nie nazwiemy, bo to się bardzo różnie w organizacjach nazywa, jest stosunkowo na polskim rynku nowa i świeża. Jakby ona nie jest do końca zdefiniowana, co powoduje, że różne swoje wersje przybiera. To, o czym mogę opowiedzieć, to, w jaki sposób ta rola funkcjonuje rzeczywiście u nas w Exidence. Moją w zasadzie główną rolą w organizacji są tematy związane z ludźmi i z kulturą organizacyjną. To znaczy, w wielu organizacjach mówimy o rolach HR-owych. My nie do końca lubimy mówić o rolach HR-owych, bo gdzieś tam wewnętrznie wierzymy, że ludzie to nie zasoby, więc jakby na potrzeby nasze organizacyjne mówimy tutaj o takiej funkcji people and culture, czyli wszystkiego tego, co związane jest z ludźmi, ich rozwojem w organizacji, z kulturą organizacyjną. Jednocześnie obok tej mojej głównej roli mam taką dodatkową funkcję właśnie osoby, która zgłębia temat szczęścia, budowania szczęśliwych organizacji, robi to z dużą pasją przez ostatnie 2 lata de facto. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Józef, jest taka, że rzeczywiście twoje pytanie, jak sądzę, to nieco prowokacyjne, dotyczące tego, ile kaw jestem w stanie zrobić
w ciągu dnia i co do tych kaw dosypujemy, żeby nasi pracownicy byli szczęśliwi. Tu trochę wracam do takiej sytuacji, do tego, o czym rozmawialiśmy, że jakby szczęścia nie buduje się na benefitach. Szczęście buduje się na czymś zupełnie innym. Więc dla mnie rola happiness managera to jest trochę taka wielowątkowa rola, bo to z jednej strony jest osoba, która pomaga implementować na poziomie organizacji tą całą wiedzę, którą otrzymujemy z badań psychologii pozytywnej i neuronauki, czyli tego, co wiemy o funkcjonowaniu człowieka. Z drugiej strony to jest rola mocno edukacyjna, bo fakt posiadania happiness managera, czy jakkolwiek inaczej to się nazywa, nie powoduje, że z automatu ludzie będą szczęśliwi, a wszyscy dookoła zwolnieni z tematu budowania tego szczęścia, bo to jest kwestia bardzo indywidualna i nikt tego za nas nie zrobi. Więc dla mnie to jest również duża praca na poziomie zbudowania odpowiedniej kultury organizacyjnej, która pozwoli ludziom być szczęśliwa i zbuduje takie podstawy po to, żeby ludzie mogli być w pracy szczęśliwi. Więc również taka rola zahaczająca troszeczkę o organizational design. U nas to funkcjonuje w taki sposób, że akurat tą rolę pełnię ja, czyli osoba, która jednocześnie jest zaangażowana w tematy HR-owe, w tematy kultury organizacyjnej i dla nas to bardzo dobrze działa. Natomiast na rynku to funkcjonuje również w taki sposób, że osobą w funkcji happiness managera może być de facto osoba z każdej jednej części organizacji. To, co nie do końca dla mnie działa i funkcjonuje, to jest percepcja tej roli, bo rzeczywiście jakby ta jest narosło całe mnóstwo mitów dotyczących roli happiness managera, które sobie krążą po rynku, również w tym takim środowisku HR-owym i dotyczące właśnie tego, że happiness manager to jest osoba do zabawiania, do uszczęśliwiania, do robienia kawki, dosypywania jakichś tam medykamentów i tak dalej. I z tym wizerunkiem troszeczkę staram się gdzieś tam walczyć, opowiadać o tym na różnego rodzaju konferencjach, meetupach, na których się pojawiam. Dla zobrazowania sytuacji opowiem Ci, Józef, i Państwu sytuację mojego występu na pierwszym takim happinessowym meetupie, który się w Krakowie odbywał. Korzystając z okazji do rozpromowania tego eventu, wykorzystałem jedną z platform do tego i ilość komentarzy, która pojawiła się pod postem dotyczącym tematu szczęścia w pracy, była zaskakująca i one wszystkie szły w takim kierunku, że jakby temat szczęścia i temat pracy absolutnie nie idzie w parze, więc to jakiś oksymoron, to jest jakiś wymysł i tak dalej. I to jest taka troszeczkę percepcja. Natomiast rzeczywiście pewnie jestem w stanie zrobić wiele kaw, wracając do pytania głównego, natomiast nie tędy droga i nie w ten sposób budujemy szczęście w Excedence. Oczywiście, wybacz to prowokacyjne pytanie, które zadałem dla, można powiedzieć, utrzymania dynamiki naszej rozmowy, więc ja absolutnie, znając charakter Twojej pracy, wiem, że macie fantastycznych ludzi, którzy potrafią sobie ją sami zrobić. Dlatego je zadałem, aby wywołać właśnie ten temat, przy którym chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać, czyli faktów i mitów o roli happiness managera, bo rzeczywiście, jeśli pojawia się, wiesz, podpis w stopce happiness manager, to być może niektórzy mają taki skrót myślowy, że to jest jakiś nowy trend, jakiś, wiesz, taki dodatkowy kwiatek do kożucha, który jest no, miły i sympatycznie wygląda na profilu LinkedIn na przykład. Natomiast ja w kontekście tego pytania, do którego za chwilę wrócimy, to chciałbym z Twojej wypowiedzi wyciągnąć i uwypuklić bardzo ciekawą rzecz, którą powiedziałeś, że to nie jest, znaczy z jednej strony ja patrzę na ciebie jako przykład, jesteś dla mnie przykładem człowieka, który no, w HR-ze pracuje już od wielu lat, prawda? To nie jest tak, że się wziąłeś z kosmosu albo po prostu wziąłeś się ze studiów, to znaczy wczoraj skończyłeś studia i nagle zachłysnąłeś się tematem, że chcesz być szczęśliwy w życiu, bo twoja historia zawodowa no, to są lata pracy w obszarze właśnie HR-u, którego ja też nie lubię, więc trzymajmy się tej definicji people and culture.
I to mnie zaintrygowało, że ten temat happiness at work jest jakby dodatkiem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czymś ekstra poza standardową pracą w obszarze people and culture. I to jest, myślę, warte do wzmocnienia, że nie każdy HR-owiec automatycznie, jak z tego rozumie, zajmuje się, czy w ogóle jest świadomy tematami happiness at work. Więc wróćmy do tego pytania, fakty i mity o roli happiness managera, także w kontekście tego, że to jest rola, która jest wartością dodaną do szeroko rozumianego HR-u. No tych mitów, tak jak pewnie już po części wspomniałem, troszeczkę narosło dotyczących tego, czym się happiness manager zajmuje. Ja kiedyś dostałem takie pytanie, czy nie chciałbym sobie znaleźć jakiejś prawdziwej pracy. Jakby koncepcja tego, co ludzie myślą o tym, co ja robię w pracy, jest bardzo, bardzo szeroka. Jakby z jednej strony wyłania się taka wizja takiego klauna, który właśnie chodzi, zabawia wszystkich dookoła, czy robi kawkę i tak dalej. Ta rola wbrew pozorom, poza tym, że ten obszar takiego fanu, szczęścia jest bardzo też istotny, ale to jest jeden z niewielu, to jest jeden z obszarów w ramach mojej codziennej pracy. Ta rola wbrew pozorom bardzo często jest rolą taką ukrytą, to znaczy jakby na poziomie organizacji ona jest niekoniecznie bardzo widoczna, bo to jest praca z kulturą organizacyjną. To jest budowanie pewnych rozwiązań organizacyjnych, które będą sprzyjały temu, żeby ludzie mogli być w pracy szczęśliwi. To jest takie programowanie organizacji, które uwypukli właśnie temat szczęścia i skupiania się na tym, co pozytywne, bo tak jak wspomniałeś, Józef, jakby badania psychologii pozytywnej pokazują jednoznacznie, że człowiek z automatu bardziej skupia się na tym, co negatywne, więc jakby odpowiednie zaprogramowanie organizacji na to właśnie, żeby uwypuklać to, co dobre w organizacji, to jest jedno z naszych zadań. Więc jakby co do samej roli, myślę, że ona się będzie kształtować jeszcze długimi latami, szczególnie, że na rynku polskim to jest absolutna nowość. Jakby ten temat happiness at work zdecydowanie lepiej funkcjonuje gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, na rynkach nieco bardziej świadomych, czy rynkach zachodnich HR-owo. I tam jest zdecydowanie bardziej popularny. No tutaj pewnie najlepszym przykładem tego jest Dania, społeczeństwo, które we wszystkich rankingach jest uznawane za jedno z najszczęśliwszych społeczeństw, a mówię o tym również dlatego, że to jedyny kraj i jedyny język, w którym funkcjonuje osobne słowo, które znaczy happiness at work i jest ono jednym słowem, więc to jest jakby trochę w kontekście do sytuacji Polski, gdzie jakby temat szczęścia i temat pracy absolutnie nie idą ze sobą pod rękę. W Danii rozmawiamy o tym już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. No to w takim razie nawiązałeś jeszcze raz do tych podstaw naukowych i psychologii pozytywnej i tego, że nasz mózg w pierwszej kolejności widzi te czarne scenariusze, to w takim razie przejdźmy teraz do takiej praktycznej implementacji, jak to może wyglądać właśnie na przykładzie, na przykład Accidents, i takim punktem przejścia niech będzie, ja w trakcie rozmowy sobie to dopiero uświadomiłem, że właściwie nigdy o tym nie mówiłem, ale to jest dobry moment, żeby powiedzieć, jak ja zaimplementowałem jakiś drobny element oczywiście psychologii pozytywnej już od blisko roku i on działa bardzo dobrze na mnie. Mianowicie ja mam taką praktykę, że w momencie, kiedy zaczynam dzień, to jest jeszcze przed tym aspektem zawodowym, to między innymi mam ileś tam rytuałów, ale jednym z nich jest to, że zapisuję sobie, mam taką sekcję w notatniku wdzięczność i tam zapisuję po prostu 6 rzeczy, za które jestem wdzięczny dzisiaj, na przykład w poniedziałek, prawda? I poniedziałek 7 września, kiedy nagrywamy ten podcast. No i na
to naprawdę niesamowicie potrafi kierunkować umysł w stronę pozytywnej energii i dobrego właśnie takiego samopoczucia. To znaczy nawet jeśli dzisiaj pada, załóżmy, albo jest poniedziałek, zaczyna się wrzesień i zaliczasz zderzenie ze ścianą, bo właśnie musisz wystartować w blokach startowych do pracy, do szkoły i tak dalej. I mózg ci podpowiada, że no, będzie się działo, to wypisując sobie kilka takich elementów, nagle patrzysz, kurczę, to po pierwsze jest ich wiele, mógłbym ich zapisać 12, 13, 30, a nawet te pierwsze 6 powoduje, że no naprawdę jest być, mam być za co wdzięczny. Więc to jest taki praktyczny przykład z mojego życia i przez niego niech on będzie takim pomostem do kolejnego pytania, czyli jak budować szczęście w organizacji, w miejscu pracy i właśnie pochylmy się nad praktycznym przykładem tego, co robicie w Accidents. Józef, to o czym mówisz, to jest tak jakby to praktykowanie wdzięczności, to jest właśnie jeden z elementów, gdzie rzeczywiście skupiamy się na tym, co pozytywne i w tym kierunku gdzieś tam pchamy nasze myśli, a niekoniecznie na tym, co negatywne. To jest bardzo dobry przykład do zaimplementowania również na poziomie organizacji. Organizacje często sobie wyodrębniają jakąś taką strefę w biurze, gdzie można rzeczywiście wychodząc z biura napisać karteczkę i przykleić, za co jesteśmy dzisiaj wdzięczni, co się dobrego wydarzyło, po to, żeby właśnie przekierować nasze myśli na tok takiego pozytywnego myślenia. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób my gdzieś tam budujemy to szczęście, to myślę, że pewnie tutaj mógłbym wymienić wiele różnych rzeczy. Jakby na pewno dbamy o taką dużą dawkę w wolności i autonomii. To znaczy, wiesz, bo miałeś przyjemność rozmawiać z Markiem Kaszczycem, czyli naszym szefem, że tu od początku jakby funkcjonowania Accidents w Krakowie ten element wolności, autonomii, samoorganizacji jest dla nas bardzo istotny. Na pewno budowanie świadomości o tym, że emocje w miejscu pracy są ok. I tu nie mówimy tylko i wyłącznie o tych pozytywnych emocjach, ale również o tych negatywnych. Przez wiele lat gdzieś tam pokutowało takie myślenie o tym, że praca to nie jest miejsce na pokazywanie emocji. Jakby przychodzimy i profesjonalnie podchodzimy do tematu. My trochę inaczej podchodzimy do tego tematu. To jest takie miejsce, jakby jesteśmy nierozerwalnie związani z naszymi emocjami, więc jeżeli jest ok, to jest ok i super, dzielmy się tymi emocjami. Szczególnie, że badania naukowe pokazują, że emocje są bardzo, bardzo mocno zaraźliwe, tak? Więc jeżeli mamy dobry humor, dobry nastrój, pozytywnego lidera, to naprawdę się gdzieś tam rozlewa na organizację. Zła wiadomość jest taka, że niestety te negatywne emocje rozlewają się znacznie bardziej, więc jakby dbanie o to, żeby tych negatywnych emocji było jak najmniej w miejscu pracy, jest również bardzo dużym elementem takiej naszej pracy. Jakby te badania naukowe też pokazują bardzo jasno, że to, co wpływa na nasze poczucie szczęścia w miejscu pracy, to są również relacje w zespole. I od samego początku funkcjonowania Accidents ogromną wagę przykładamy do tego, w jaki sposób te relacje się gdzieś tam kształtują. To się dzieje u nas od etapu rekrutacji, chociażby takim konkretnym sposobem realizowania tego jest to, że u nas decyzje rekrutacyjne podejmuje zespół po części. To nie jest tak, że decyzja zapada na poziomie rekruter i hiring manager. Jednym z etapów naszej rekrutacji jest spotkanie z członkami zespołu, do którego ma dołączyć osoba, po to, żeby mieli się możliwość poznać, zobaczyć, czy jest ta przysłowiowa chemia, czy się będą dobrze ze sobą czuć, czy mają o czym porozmawiać. Jakby współdecydujemy o tym, kogo zatrudniamy, a kogo nie. Na pewno takim elementem, który myślę buduje w dużej mierze to poczucie szczęścia w organizacji, a przynajmniej powinien, jest kwestia docenienia odpowiedniego. To znaczy szczęście budujemy poprzez relacje i poprzez rezultaty. Żeby te rezultaty mogły się gdzieś tam pojawić, to musi pojawić się docenienie, więc dbamy o to, żeby
żeby pojawiała się przysłowiowe nawet dziękuję, czy zauważenie kogoś, kto zrobił coś fajnego. Przy czym to, co istotne z naszego punktu widzenia, jest to również to, żeby to niekoniecznie działo się top down, czyli od góry w dół, ale również na poziomie osób w zespołach, czyli w tym takim poziomie peer-to-peer. I to jest bardzo istotne, żeby ludzie sobie dziękowali, żeby się chwalili nawzajem i tego typu rozwiązania gdzieś tam staramy się implementować. Wykorzystujemy różnego rodzaju wiedzę, którą mamy na temat budowania szczęścia. Jakby takim naukowym dowodem, naukowym pewnikiem jest to, że również uszczęśliwianie innych powoduje ogromny wzrost szczęścia w nas samych, co jest też pewnie w jakimś sensie odpowiedzią na pytanie, dlaczego ja się tym tematem zajmuję i dlaczego mam tyle radochy i satysfakcji z robienia tego. U nas się to przekłada na różnego rodzaju akcje takie, w których staramy się podzielić trochę tym szczęściem, które mamy z osobami, które może mają trochę mniej tego szczęścia. Jakby mamy taką zasadę w organizacji, że staramy się na zewnątrz gdzieś tam nie mówić o tych naszych akcjach CSR-owych, które się dzieją, bo robimy to bardziej z potrzeby serca, a nie z potrzeby budowania tam jakiegoś employer brandingu, więc jakby nie wchodząc w szczegóły, jakby staramy się w ten sposób też podchodzić do tematu. To na pewno są kwestie edukacji, jakby chociażby temat, o którym wspominałem na początku naszej rozmowy, czyli tych fajnych inicjatyw, które się dzieją w organizacji. Rola happiness managera funkcjonowała do tej pory u nas na poziomie Krakowa i niekoniecznie była bardzo widoczna na poziomie globalnym. W tym momencie budujemy program szkoleniowy dla menedżerów, który będzie programem globalnym i w którym mam przyjemność gdzieś tam razem z Markiem brać udział, więc ten temat szczęścia zaczyna nam się powolutku troszeczkę rozlewać również na inne części naszej organizacji, co strasznie nas cieszy, że to zostało dostrzeżone, ta praca, która się tutaj gdzieś tam dokonała i teraz przeszczepiamy to na inne grunty w organizacji. Jest mnóstwo też takich działań, które podejmujemy na poziomie planowania, to znaczy psychologia pozytywna w bardzo jasny sposób mówi nam o tym, że ten ośrodek przyjemności w mózgu zdecydowanie lepiej reaguje na spontaniczne, małe, niezapowiedziane akcje, aniżeli na to, co jest spodziewane i co się dzieje. Więc w przełożeniu na takie organizacyjne podejście, to jest trochę tak, że jak wiemy i cały rok czekamy na to, że wydarzy się premia, to jak ona się wydarzy, to oczywiście jesteśmy szczęśliwi, że się wydarzyła, no bo to zastrzyk finansowy, ale jednocześnie nauka pokazuje, że znacznie bardziej cieszą i pozytywnie wpływają na nasze pozytywne emocje i odczucia takie akcje, które są nieplanowane, które są spontaniczne. I my dbamy o to, żeby takie akcje na poziomie organizacyjnym się wydarzały. To jest mnóstwo rzeczy, które się dzieje na poziomie organizacji. Więc tych działań na pewno jest, myślę, sporo też. Jakby działamy mocno w kontekście takiego zrozumienia tego, dlaczego nasza praca jest ważna. I tutaj trochę się też odniosę, Józef, do tego, o czym wspomniałeś, że my jako przedstawiciel tego środowiska usług biznesowych może niekoniecznie najbardziej kojarzymy się z tematami związanymi ze szczęściem. Natomiast prawda o szczęściu i budowaniu szczęśliwych miejsc pracy jest taka, że w zasadzie jest to szczęście w pracy można osiągnąć niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy. Jest wiele przykładów, które pokazują, że jakby to, co buduje to szczęście, nie ma żadnego wpływu z tym, jaką pracę wykonujemy. Jest jeden wyjątek, który de facto trudno uznać, że jesteśmy w stanie być szczęśliwi pracując na przykład w
nie wiem, fabryce min lądowych, no to trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś może być szczęśliwy, wiedząc, że wytwór jego pracy jakby ma takie, a nie inne efekty później. Więc de facto w każdej pracy jesteśmy w stanie być szczęśliwymi i jakby to, co dbamy, to, żeby każdy z nas rozumiał, dlaczego ta nasza praca jest ważna, że ona jest ważna, bo to jest jakiś tam kolejny element tego, co robimy. I takie budowanie tej świadomości, myślę, jest bardzo, bardzo istotne. Tych rozwiązań takich, które, jak sądzę, budują nam szczęśliwą organizację, które powodują, że ludzie gdzieś tam w Excident są szczęśliwi, jest całkiem sporo. Chociażby też tematy związane z budowaniem takiej świadomości, że popełnianie błędów jest ok. W wielu organizacjach jakby bardzo mocno świętujemy wszelkiego rodzaju sukcesy, nowy klient, spotkany deadline, tego typu rzeczy, natomiast nie rozmawiamy o tym, co nie wyszło. A takie psychologiczne bezpieczeństwo, które budujemy w organizacji, poczucie, że błędy można popełniać, że trzeba z nich wyciągać wnioski, ale jednocześnie fajnie, jeżeli jesteśmy w stanie o tym otwarcie mówić, jeżeli jest ta bezpieczna przestrzeń w organizacji do tego, żeby o tym rozmawiać. Więc to są takie rzeczy, które dla nas są ważne, jak zaufanie, jak taka duża transparentność, jak skupianie się bardzo mocne na tych relacjach, o które staramy się dbać. Nie pomijając oczywiście elementów benefitów, które gdzieś tam sobie na początku może troszeczkę zbagatelizowaliśmy, bo to też musi być bardzo fair, bardzo rynkowe, ale to nie te benefity budują szczęście i poczucie takiego bezpieczeństwa psychologicznego, tylko może trochę bardziej te elementy, o których teraz opowiedziałem. Słuchając, Piotr, twoich odpowiedzi, cały czas próbowałem znaleźć tą granicę, która oddziela taką typową aktywność ze strony HR-u, people and culture, ludzi, którzy tym się zajmują, i tego elementu, tej wartości dodanej, właśnie happiness at work, dlatego że no, często ktoś, kto odpowiada za te miękkie aspekty pracy, może powiedzieć, no tak, ale w naszej firmie no, też dbamy o pracowników, prawda? Dbamy o pracowników, szczęście też jest ważne. To, co ja wyciągnąłem sobie, zaznaczyłem sobie w głowie jako takie elementy, które są dla mnie wartością dodaną, czymś ekstra, to jest przede wszystkim, i bardzo się cieszę, że na to zwróciłeś uwagę, to są relacje. To jest coś, co dwa razy wspomniałeś i nie chciałbym, aby nam to słowo, ten wyraz gdzieś tam uciekł w natłoku innych, dlatego że to jest no, niesamowicie ważna sprawa. To jest w ogóle ciekawe, że zamyka się nam to w pewną klamrę, dlatego że, tak jak powiedziałeś, sama psychologia pozytywna jest stosunkowo nową dziedziną, a z drugiej strony mieliśmy takiego człowieka na świecie, który się nazywał Kurt Lewin. On się urodził w 1890 roku, więc dość dawno temu, zresztą w Mogilnie na terenie dzisiejszej Polski. I to był niemiecko-amerykański psycholog, który był z kolei uznawany, jest uznawany za pioniera kilku aspektów psychologii, w tym społecznej, psychologii pracy i psychologii stosowanej. No, nie zajmował się psychologią pozytywną, bo jeszcze nie było. Natomiast nawiązuję do niego, dlatego że on wprowadził kilka w ogóle takich bardzo ciekawych konceptów naukowych. W tym zajmował się dynamiką grupy i wprowadził takie równanie Lewina, które wykorzystał, to jest 47 rok, to jest naprawdę sporo czasu, żeby się nauczyć tych rzeczy i wyciągnąć wnioski, a nie zawsze z nich wyciągamy. I to równanie Lewina jest bardzo proste, ono B, czyli zachowanie ludzi, jest wypadkową, to jest funkcja i w nawiasie są dwie litery P i E, gdzie P oznacza charakterystykę danego członka grupy, a E to są właśnie interakcje z czynnikami środowiska. Czyli, że nasze zachowanie jest po prostu, że zachowanie grupy jest pochodną indywidualności, które je tworzą, oraz interakcją ze środowiskiem, które je otacza. Natomiast do tej teorii dodał cztery wytyczne i ta druga jest dla mnie no, wręcz porażająca w kontekście tego, co powiedziałeś, że ona brzmi, że istota grupy polega na relacjach.
na relacjach, a nie na podobieństwach i różnicach poszczególnych członków grupy. Myślę, że z tym mi się kojarzy często wciąż jeszcze HR, że patrzy na ludzi w kontekście podobieństw i różnic, kto ma jakie kompetencje, kto ma jakie talenty, kto ma mocne strony, kompetencje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest, powiedziałbym, wersja 2.0 może, bo to i tak jest lepiej niż nic, prawda? Talenty Gallupa choćby to jest w ogóle fantastyczna rzecz. Natomiast ustawienie nawet według idealnej metryki ludzi w zespole, według rekomendacji ich talentów, ale nie zwrócenie uwagi na relacje, które będą między tymi ludźmi, czyli już wchodzimy w taką warstwę procesu grupowego, to nie jest wszystko, prawda? I tutaj te relacje, które są jakby ważnym aspektem, jak rozumiem, happiness at work, czyli zwrócenie uwagi na te relacje jest rzeczą ważną i myślę, że warto to podkreślić. Podobnie jak kwestia spontaniczności, czyli to jest już taki aspekt czysto związany według mnie z neuronauką, czyli po prostu czerpiemy wnioski z tego, jak działa nasz mózg. Mamy coraz więcej badań naukowych, prawda? Tu nie chodzi o jakieś czarowanie. No i też to prawo do porażek to jest bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście nie zawsze na tym się skupiamy. No to w takim razie, Piotr, doszliśmy do pytania chyba nie trudnego w kontekście kogoś, kto jest mocno osadzony w happiness at work, także od tej strony naukowej, a które brzmi, po co nam to wszystko? Po co my się w ogóle mamy w to bawić? Przecież to jest strata energii, strata etatu, to są koszty. No, to jest część twojego czasu, doświadczonego pracownika, więc po co? Po co to wszystko? Wiesz co, Józef, pewnie jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Jakby na pewno badania, jest jakby wiele badań, które pokazują bardzo realny wpływ pozytywny bycia szczęśliwym w środowisku pracy na funkcjonowanie organizacji. Harvard Business Review pokazuje 300% wzrost innowacji w organizacjach, które są organizacjami szczęśliwymi. Gallup mówi o 44% wyższej retencji pracowników. Badania Martina Seligmana, już wspomnianego, mówią o wzroście sprzedaży na poziomie 37% w organizacjach, w której dbamy o to szczęście. Badania gdzieś tam opublikowane jakiś czas temu na łamach Forbesa mówią o 66% mniejszej ilości zwolnień lekarskich. Więc jakby to poczucie szczęścia w pracy ma bardzo realne przełożenie również na nasze takie codzienne życie i codzienne funkcjonowanie. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że absolutnie warto. Budowanie jakby szczęśliwych organizacji ma bardzo fajny, pozytywny wpływ. Tych badań jest całe mnóstwo. Jakby się gdzieś tam skupiłem na kilku takich, które sobie też na potrzeby naszej rozmowy miałem okazję przeglądnąć. Natomiast jest bardzo wiele takich pozytywnych aspektów na poziomie organizacyjnym, które warto zaobserwować. A z takiej wartości czysto ludzkiej, no myślę, że fajnie pracować w pozytywnym środowisku, gdzie jednak skupiamy się na tym, co dobre, gdzie tworzymy jakąś fajną grupę, biorąc pod uwagę taką czysto ludzką potrzebę przynależenia, o której gdzieś tam też wspomniałeś. Fajnie, jak te relacje w środowisku pracy są dobre i nie traktujemy tego miejsca pracy tylko i wyłącznie przez pryzmat przyjścia do fabryki, odbicia karty i wyjścia. Fajnie, jak mamy poczucie przynależności do tej grupy, traktujemy tą firmę, tą organizację, w której jesteśmy jako coś, co również gdzieś tam współtworzymy. Fajnie, jak mamy możliwość się rozwijać i to wszystko się gdzieś tam spina w temacie szczęścia.
To w takim razie już praktycznie ostatnie pytanie, ponieważ dobrze się nam rozmawia, mamy już za sobą blisko 50 minut rozmowy. Powiedziałeś o ważnym aspekcie, że wiele z tych działań, które robicie, ono jest nie tylko od góry, ale także od dołu, czyli jakby no, w wielu kierunkach organizacji, struktury organizacyjnej. Więc kto jest odpowiedzialny za szczęście w pracy? W kontekście właśnie no, zawodowym, tak? No i tutaj też dochodzimy do sedna wielu dyskusji, które się toczą w temacie szczęścia, bo to rzeczywiście jest tak, że jakby fakt, że w organizacji jest happiness manager, chief happiness officer, czy jakkolwiek to sobie gdzieś tam na poziomie organizacyjnym nazywamy, nie znaczy, że wszyscy inni są zwolnieni z budowania tego szczęścia. Jakby prawda jest taka, że to, czy jesteśmy szczęśliwi w miejscu pracy, czy nie jesteśmy szczęśliwi, w miejscu pracy zależy w zasadzie tylko i wyłącznie od nas samych. To znaczy rolą happiness managera jest pewna edukacja, jest tworzenie sprzyjającego środowiska pracy, jest edukowanie menedżerów, liderów o tym, jak ważne jest tworzenie takiego sprzyjającego środowiska pracy. I jakby ten temat szczęścia musi się rozgrywać na każdym elemencie, znaczy w każdej warstwie organizacji. Sami musimy o to zadbać, każdy z nas jest indywidualnie odpowiedzialny za to, żeby być w pracy, więc takie edukowanie o tym, jak można do tego dojść, co jest ważne, co jest istotne, na czym należy się skupić, jest bardzo istotne, ale również oczywiście rola lidera jest tutaj niezwykle ważna, istotna i kluczowa, bo trudno mi sobie wyobrazić organizację, która jest szczęśliwa, w której jest nieszczęśliwy lider. Więc jeżeli mówimy o roli liderów, menedżerów w budowaniu szczęścia, to jest przede wszystkim rola polegająca na tym, żeby samemu być szczęśliwym i dobrze czuć się w organizacji. A z drugiej strony to jest też taka przestrzeń, którą organizujemy dla naszych kolegów, dla naszych zespołów, po to, żeby oni mogli być z kolei szczęśliwi, więc usuwanie wszelkiego rodzaju rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi. Jest taka też złota zasada szczęścia w pracy, żeby usuwać to, co czyni nas nieszczęśliwym de facto. I to jest między innymi ta rola dla menedżerów, dla liderów. Natomiast prawda jest taka, że za temat szczęścia odpowiadamy tylko i wyłącznie my sami, co też jest gdzieś wytłumaczone na poziomie pewnie badań. Sonia Lubomirski, jedna z czołowych badaczek tematu szczęścia i reprezentantek psychologii pozytywnej, przeprowadziła takie badania, które gdzieś tam wprost pokazują, że ta nasza zdolność do tego, by być szczęśliwym, jest podzielona procentowo, gdzie 50% to są nasze geny, 40% to są nasze akcje i nasze działania, 10% to są okoliczności, w których się znajdujemy. Więc jeżeli dodamy owe 10% do 40%, to się okazuje, że wszystko jest w naszych rękach, albo bardzo dużo jest w naszych rękach. Więc my mamy jakby rzeczywiście realny wpływ na swój sposób postrzegania rzeczywistości i budowania tego szczęścia. Bardzo się cieszę, że podkreśliłeś też rolę liderów, bo ja uważam, że to oni w dużej mierze kreują atmosferę, a więc także i brak lub dużą ilość szczęścia w swoich zespołach, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, emocje zarażają, krótko mówiąc, nasze emocje indukują ludzi, którzy są wokół. Nasza postawa ma wpływ na ich postrzeganie świata. Tutaj bardzo ciekawa, po raz kolejny z bardzo ciekawymi wnioskami wraca do nas neuronauka pokazująca choćby aspekt neuronów lustrzanych i to jest po prostu niesamowite moim zdaniem, jak bardzo nasza świadomość jest kreowana przez ludzi, którzy są wokół nas i właściwie my nawzajem sobie tą rzeczywistość, którą postrzegamy, którą generuje nasz mózg, indukujemy nawzajem, więc no, nie wyobrażam sobie nieszczęśliwego szefa, który pracuje ze szczęśliwym zespołem. Piotr, a w takim razie, jeśli ktoś chciałby przeczytać coś więcej,
znaleźć listę rzeczy, które musi od jutra wprowadzić w swoim zespole, to gdzie możesz szukać więcej informacji na temat pojęcia happiness at work, ponieważ jak rozumiem, spodziewam się, że nie mówimy o takim twardym frameworku jak powiedzmy Scrum, gdzie mogę po prostu przeczytać wytyczne i dowiedzieć się, że muszę zrobić codziennie stand-up, raz na jakiś czas zakończyć sprint i zrobić retrospektywę i tak dalej, i tak dalej. Odeślij proszę naszych słuchaczy w dobrym kierunku do dobrych źródeł. Ach, tych źródeł na pewno jest całkiem sporo. Rzeczywiście nie mówimy o takim stricte twardym frameworku, ale akurat tematy porannych stand-upów i tematy retrospektyw są jak najbardziej pomocne z perspektywy pewnej transparentności, z perspektywy pewnej potrzeby relacji, wsparcia codziennego i tak dalej. To są rzeczy, które my również na poziomie organizacyjnym sobie praktykujemy, więc zdecydowanie polecam. Jeśli chodzi o źródła, to je pewnie można podzielić na takie źródła jakby stricte naukowe i rzeczywiście jakby ten obszar psychologii pozytywnej i neuronauki to są takie obszary, w których warto sobie gdzieś tam poczytać, bo to są wprost podane badania naukowe, które nam bardzo wiele rozjaśniają na poziomie organizacyjnym. Więc tutaj wspomniany Martin Seligman, Sean Acor, Barbara Fredrickson, Sonia Lubomirski, czyli te takie osoby, które są głównymi reprezentantami owej dziedziny, na pewno warto poczytać, szczególnie, że też część z tych osób przekłada to na taki mocno biznesowy grunt, więc z pewnością warto. Jest też trochę takich osób, które gdzieś tam na poziomie biznesowym bardzo fajnie funkcjonują i jakby zbudowały sobie całe biznesy na tym temacie szczęścia. Takim myślę głównym przedstawicielem tego nurtu jest Aleksander Kierulf, człowiek, z którego książek ja uczyłem się tematu happinessu. Człowiek, który od wielu lat w tym świecie funkcjonuje, który założył taką organizację, która się nazywa WHO i która właśnie wspiera menedżerów, liderów w kontekście budowania szczęśliwych miejsc pracy. Człowiek, który jeździ po całym świecie. Co ciekawe, Aleksander, a miałem okazję go poznać osobiście w ostatnim czasie, doszedł do takiego momentu w swoim życiu, że uznał, że to już chyba nie daje mu szczęścia. I zmienił swój życiorys zawodowy. Natomiast to, co pozostało i książki, które napisał, znakomite, Happy Hour is 9 to 5, czy Leading with Happiness, doskonała literatura, bardzo fajnie opowiadająca o tym, w jaki sposób można to na grunt organizacyjny przekładać. Tony Xie, czyli człowiek, twórca Zappos, firmy o fantastycznej kulturze organizacyjnej, który gdzieś tam na bazie kultury organizacyjnej, którą w Zapposie zbudował, stworzył również organizację, która się nazywa Delivering Happiness i która się zajmuje właśnie takim coachingiem, czy coach sultingiem, jak oni to sobie nazywają. Też bardzo, bardzo fajny temat. Tych osób, które się zajmują tematem szczęścia w pracy, szczęśliwych organizacji jest też pewnie coraz więcej, więc warto je śledzić gdzieś tam również w takiej przestrzeni wirtualnej. Z pewnością taką listę wszystkim chętnym mogę jak najbardziej dostarczyć, już nie wchodząc tutaj w szczegóły. Dziękuję Ci, Piotr, za te sugestie. Zresztą mam nadzieję, że będziemy je mogli po prostu podlinkować pod stroną z tym odcinkiem, jako linki na przykład do wspomnianych książek czy osób. Myślę, że to będzie pomocne dla naszych słuchaczy. I tym sposobem pewnie dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dobrze się nam rozmawiało, ale przecież jeśli rozmowa prowadzi do zadowolenia i szczęścia, to jak mogło być inaczej? To i tak dobrze, że kończymy na godzinie z kilkoma minutami. Zatem dochodzimy do standardowego pytania, które zwykle zadaję gościom, którzy dołączyli do naszego warsztatu po raz pierwszy.
I będzie to pytanie poza, no, bardziej natury filozoficznej niż zawodowej. Wyobraź sobie, Piotr, że to już koniec, że to już jest koniec twojej tutaj doczesnej egzystencji na tym świecie. Przechodzisz na drugą stronę mocy, zbliżasz się do murów czy ogrodzenia raju, wychodzi do ciebie święty Piotr, pyta o imię i nazwisko, numer PESEL, wpisuje coś do systemu, znaczy wpisuje te dane do systemu, a coś widzi, jakieś informacje, unosi brwi i pytanie brzmi, co chciałbyś usłyszeć od niego w tym konkretnym momencie w pierwszych zdaniach? Okej. To rzeczywiście dosyć filozoficzne pytanie. Jak sobie pomyślę o tym, co dla mnie gdzieś tam prywatnie jest ważne, to myślę, że byłoby mi niezwykle miło, gdyby święty Piotr zechciał docenić moją rolę na ziemi jako taty, jako męża, jako syna. I myślę, że to byłoby taka ładna klamra w tejże sytuacji schodzenia z tego padołu. Myślę, że to by mi sprawiło dużą radość, gdyby ten element mojego życia został pozytywnie doceniony. To również w kontekście gdzieś tam oczywiście tematu budowania relacji, o którym sobie porozmawialiśmy, relacji z rodziną. Dziękuję Ci bardzo za tą odpowiedź i dziękuję Ci też bardzo za poświęcony czas. Dzisiaj no, poświęciliśmy blisko godzinę na temat szczęścia w organizacji. Ja jeszcze odwołując się ponownie, tak jak to zrobiłem na początku, do słownika języka polskiego, przywołam tą drugą definicję, która do mnie trafia, że jest to uczucie zadowolenia, radości, to wszystko, co wywołuje ten stan i to ten wyraz zadowolenie, on chyba nawet jest dla mnie bardziej taki pasujący językowo, bo on nie buduje takiego wielkiego na początku oporu, to znaczy szczęścia kojarzonego jako właśnie bliżej nieokreślonych, szybkich emocji czy przyjemności zmysłowych, tylko jako właśnie zadowolenia, bo w momencie, kiedy używamy słowa zadowolenie, to od razu przynajmniej mi naturalnie przychodzi do głowy pytanie, no to z czego jestem zadowolony albo poprzez co jestem zadowolony. I, no i życzę w takim razie Tobie wielu sukcesów w wprowadzaniu takich właśnie odkryć naukowych i dobrych praktyk w miejscu, w którym pracujesz, po to, żebyś zarówno Ty, jak i inni wokół Ciebie byli coraz bardziej zadowoleni, a pewnie przez to też i zaangażowani, bo to idzie w parze, w swoją pracę. W końcu w 8 godzin, które spędzamy w pracy, to odkładając na bok czas snu, praktycznie połowa naszego życia. To trochę, nawet nie trochę, to zbyt dużo, żeby cierpieć w tym miejscu. Zdecydowanie się tutaj zgadzam. W ramach ciekawostki mogę jeszcze na koniec dodać, że właśnie ostatnio przygotowując się do warsztatów u nas w organizacji z tematu szczęścia, gdzieś tam policzyliśmy sobie, że na średnio pracując 40 godzin w tygodniu między 20 a 65 rokiem życia spędzamy w tej pracy pewnie około 90 tysięcy godzin, więc dlaczego nie być szczęśliwym przynajmniej przez znaczną część tego okresu. To nam gdzieś przyświeca w Excedence i mam nadzieję, że przynajmniej część z naszych słuchaczy udało mi się przekonać do tego typu podejścia do tematu szczęścia w pracy. Piotr, podbiłeś mocno stawkę, bo jak widać, to nie jest gra, która toczy się, prawda, o złotówki czy o 10 zł, tylko rzeczywiście o bardzo duże wartości, którą jest nasze życie i czas, z którego ono się składa. Piotr, dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz za Twój czas. Drodzy słuchacze, to był 45. odcinek podcastu Z Warsztatu Lidera. Moim gościem był dzisiaj Piotr Lorenz, czyli HR Lead i Chief Happiness Officer w firmie Excedence. Dziękuję, Józef, za zaproszenie. Była to niezwykła przyjemność porozmawiać dzisiaj z Tobą i mam nadzieję, że udało się zainspirować przynajmniej kilka osób. Dziękuję, Józef. W takim razie dziękuję Ci też jeszcze raz za Twój czas. No i drodzy słuchacze, do usłyszenia w następnym odcinku.